Cześć, z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości. Tak jak obiecałem już kiedyś, jesteśmy u mnie w garażu, zresztą widać po pierdolniku. A dzisiaj będziemy po prostu serwisować mój komputer na systemie Linux Ubuntu. Tak wygląda. Teraz sobie będziemy serwisować za pomocą wódki i rolki papieru, która posłuży do wycierania elementów. Sobie tą roleczkę gdzieś tu położę. O, będzie przydatna. I standardowy zestaw śrubokrętów wszelkiego rodzaju. To przejdźmy do samego urządzenia. Jest to komputer typu superkomputer. Nie mylcie z tymi superkomputerami, które macie w centrach danych, jak na przykład ICM, Interdyscyplinarne Centrum Matematyczne, gdzie między innymi oblicza się różne różności. Sobie montuję właśnie bicik do śrubokręta. Musimy tu podkręcać śrubki. Tak, miałem tu szybki montaż, demontaż różnych podzespołów, ale ja to powiem wam po prostu szczerze, wywaliłem, bo ja po prostu stawiam na powiem tak, ja stawiam po prostu na trudność demontażu elementów. Teraz ktoś powie: Piorun, czy cię nie pojebało? Ty masz chyba to, no, szybko i łatwo mieć się rozmontować, a nie stawiasz na trudność demontażu. Właśnie o to chodzi, że to ma się trudno demontować. To właśnie w tym chodzi. No i macie wnętrze mojego superkomputera. Sobie gdzieś na boku tutaj odłożę panel boczny. Na początek, no, wygląda to nie. Nieciekawie, mamy tutaj kartę graficzną RX580, 8 GB, XFX, overclocking i tak dalej. Mamy tutaj 32 GB RAM-u, który dostarcza nam firma GoodRam. I płytę główną Gigabyte Z490. Gaming X. No i następną kartę graficzną Radeon Pro W6400, która wspomaga tego tu RX-a. Wygląda to bardzo ciekawie, powiem szczerze, bardzo ciekawie. No i właśnie tutaj już zrobione, wyjąłem kartę graficzną i możemy przystąpić do dalszej. Poczekajcie, wezmę sobie go pod światło tylko. Dobra, wszystko wygląda dobrze. Słuchajcie, nie o to chodzi, że coś się, czy coś się zepsuło, czy nie, ale musiałem sprawdzić, bo ostrym nożem po prostu otwierałem tutaj. O, zabezpieczenie karty graficznej i musiałem sprawdzić, czy przypadkiem nie uszkodziłem laminatu płyty. Nie jest uszkodzony, ale wiecie, zawsze sprawdzać takie rzeczy jest warto. Ja wiem, że ktoś pomyśli, no na pewno ty tego pierwszy raz nie robisz i coś takiego dla ciebie to jest praktycznie pryszcz i tak dalej. Może powiem, a tutaj już na pewno coś trzyma. O. Proszę. Jest i ona. Nie muszę już tego czytać. Ta karta graficzna wspomaga RX-a 580 w systemie Linux Ubuntu.
w obliczeniach podczas na przykład gier w takie gry jak, nie wiem, One Thunder, Euro Truck Simulator i takie inne po prostu rzeczy. Ta karta graficzna po prostu wspomaga mój komputer, dokręcając właśnie RX-a 580. Zaraz wiem, że pewnie ktoś tam się odezwie, co ty człowieku pierdzielisz, po co ci tyle tych kart, przecież to nie jest aż tak bardzo ci potrzebne, wam się tylko tak wydaje, ale ja naprawdę czuję, antenę Wi-Fi odkręcamy, ja naprawdę czuję przyrost mocy. Powiem wam szczerze, ja normalnie w takich warunkach to nigdy bym komputera nie rozebrał, ale niestety w domu nie mam miejsca, żeby to zrobić. A to też zajmuje swój czas. Obiecywałem wam film na temat superkomputera na Linuxie. Kabelek od Bluetooth. Zobaczcie, to jest moja karta Wi-Fi i Bluetooth. To jest Bluetooth 5.2. To są jej parametry. Ta karta bardzo dobrze współpracuje z systemem operacyjnym Linux. Nieważne, czy jest to wersja Ubuntu, Mint, Fedora, Mabox, Manjaro, Gentoo, Red Hat Enterprise. Działa? Działa. Testowana na wszystkich wersjach. Ta karta ma powiem tak, wyje kurczak mordę, biste, transfery i tak dalej. A za tą kartę sieciową i Bluetooth Wi-Fi dałem jedynie 300 zł. Czy nawet powiem szczerze mniej, bo wtedy promocja była, ona droższa chyba była jeszcze. Te położymy. No i teraz coś, na co wszyscy czekali. Pamięci RAM. Oczywiście mamy tutaj w tym moim superkomputerze Z490 Gaming X. Stara konstrukcja, ktoś zaraz się zacznie cwaniaczyć. Ej, co ty pierdzielić, to stara konstrukcja. Może i stara, ale kurde, działa świetnie. Wyjmę jedną kostkę. Iridiumy od Goodrama. Każda kość ma takie wartości. Ale 3200. 4 sztuki. I każdą sobie będziemy po kolei czyścić. A dlaczego po kolei, ktoś się spyta? Bo po pierwsze, ja mam je poustawiane w ten sposób. Tak, zobaczcie. Będziemy czyścić wódką. Zwykłą wódką. I to wystarczy. Hop, nalewamy. Czuć alkohol. Tak, powiem szczerze, zwykłą wódką czyszczenie pamięci RAM wystarczy w komputerze. Nie trzeba nie wiadomo czego. O, jakiś syf jednak był na szynach. A. Powiem wam, nie musicie tej wódki nie wiadomo ile walać. Głównie to chodzi tylko o to. Powiem tak, głównie to chodzi tylko o to, żebyście przytarli szynę komunikacyjną z płytą główną i to jest tak naprawdę wszystko. I teraz bierzemy, aha, odwrotnie, zawsze mi się mylą kierunki w płycie. No to mamy najgorzej. O, teraz będzie dobrze. O, weszło. I tak z każdą pamięcią. Tu jest. A, sta. A. Wyjmujemy.
ta sama. Bierzemy nas nasączony papier alkoholem, przecieramy szynę z każdej strony. O, sprawdzamy, że jest wszystko dobrze, jest wszystko dobrze. Bierzemy kość pamięci RAM, wkładamy ją do slotu. I zabezpieczamy. I kolejna kość. Te same parametry. Tak samo. Ja rozumiem, że dla niektórych to może być nudne i żmudna robota, ale ja sobie cenię bardzo taką robotę. O. Bo jeżeli dobrze ją wykonam, to komputer potem się odwdzięcza. Wiem, że poruszyłem statywem. Komputer potem się odwdzięcza najlepszą wydajnością. Ogólnie z komputerem moim się nic nie dzieje. Nie muszę nawet... Ta sama. Nie muszę nawet nic robić, nic czyścić, bo on działa, nic się mu nie dzieje tam, żebym ja tam musiał sprawdzać czy coś. Ale powiem szczerze, raz na jakiś czas i ten papier już nam się wyczerpał, wyrzucamy go. Raz na jakiś czas, powiem wam szczerze, tak przyczyścić, tak aby tylko, to bardzo dużo daje. I palcem sobie sprawdzamy każde dopięcie pamięci RAM, czy mamy wszystko dobrze podopinane. Ok, jest wszystko fajnie podopinane. Wiecie co, zdejmę sobie na chwilkę. O. Czekaj, czy mogę. Zobaczcie, tak to wygląda. Może się uda, raczej się uda, odsłonię kabelek tylko. O. Mamy tutaj taki dysk, gigabajta. To jest dysk, na którym trzymam całą swoją muzykę w komputerze. A on ma niewiele, bo ma tylko 128 gigabajtów. A pod tym masywnym radiatorem znajduje się właśnie to cudo. Adata SX8200. 512 GB dla systemu Linux Ubuntu. No i oczywiście moja płyta. Och, wentylatorek. Proszę bardzo. Z490 Gaming X. Tak, ten Gaming X z tym potężnym kodekiem dźwiękowym ALC1200, który bardzo dobrze współpracuje z systemem Linux Ubuntu i potężnym, masywnym radiatorem. Co do wentylatorów, no to faktycznie wymagają też czyszczenia. Ale w pierwszej kolejności to ja sobie właśnie przyczyszczę właśnie takie rzeczy. No, wentylator procesora jeszcze nie wymaga czyszczenia. To jest Be Quiet. Silent Wings 3 z tym sześciopolowym silnikiem. Więc i chłodzenie Fera 5 i potężna, monstrualna sekcja zasilania, która uciągnie 11 generację i 9, ale jest tutaj i 9, 10, 900, 10 rdzeni, 20 wątków. Dlaczego taki procesor 10 generacji? Powiem wam prost. Dlatego, że on tu się sprawuje w tym komputerze dobrze. No i oczywiście monstrualna bestia. Proszę bardzo. To ciągnie ten syf. Czyściutko. Powiem wam szczerze, że są niedowiarki u mnie w pracy, którzy nie wierzą, że tak potężny komputer gości w moim domu. Sam go złożyłem własnymi rękoma. Powiem szczerze, nie żałuję. Tylko cena zabija. No.
Jeszcze będzie z tym trzeba chyba powalczyć, ale nie wiem, czy mi się chce to odkręcać. Raczej wezmę tylko pędzelkiem, to przyjadę i to będzie wszystko. No. Sobie wyłączamy doświetlanie i montujemy z powrotem na statywie. O. Wy sobie możecie oglądać. Ja sobie statyw pochylę odpowiednio, odsunę. O. Pokazałem wam, jak to w ogóle wygląda. Pewnie byliście mocno zszokowani niektórzy. I tak jak w analogowej tej, najpierw podłączamy moduł Bluetooth razem z kartą Wi-Fi. Najpierw karta Wi-Fi idzie. Ona w sumie tu jest na samym dole. O. No i właśnie, zapomniałem. Przecież śledź karty Wi-Fi też trzeba przeczyścić. Ogólnie sobie jaja z was robiłem. Myślałem, że nikt się by nie połapał. Nie, ogólnie chodzi o to, że też się powinno właśnie... piękny smak wódki. Robicie coś takiego. Czekamy chwilę, aż wódka odparuje. Jeszcze chwilkę. Wódka już odparowała. Mogę włożyć kartę do slotu. Moi mili, chodzi głównie o to, żeby ścieżki przeczyścić. O, kabelek się wypiął. Kabelek nam się wypiął. A to niedobrze, jak nam się kabelek wypiął. O, teraz już mamy wpięty. Dobra. Dobra, kabelek już tu jest wpięty z powrotem. Teraz trzeba go tylko przykręcić. Kartę Wi-Fi. Znaczy ja normalnie to nawet bym tego nigdy nie odkręcił, nie ruszył, skoro działa. Ale mówię, przydałoby się ludziom pokazać, jak to w sumie wygląda. No sobie tak o tak leży pod tym i nic mu się nie dzieje. Teraz następnie karta graficzna AMD Radeon Pro W6400, która która wspomaga RX 580 w obliczaniu. Dobra, wyczyszczone, możemy ją zamontować. Proszę bardzo, kliknięcie było doskonałe. Powiem szczerze, moi mili, nie bójcie się, ta karta nie bierze kosmicznych sum, jeżeli chodzi o energię, to bierze tylko jedynie 50 W. Uważam, że to nie jest dużo. No i największa bestia, jakby to powiedzieć, największy modny moloch w tym superkomputerze, czyli RX 580, 8 GB, XFX. Tak samo szyna przeczyszczona.
Powiem wam szczerze, karty ogólnie nie będę czyścił z kurzu, bo to nie ma sensu, bo jest praktycznie czysta. O sobie tylko coś tam ją przeczyszczę tak z grubsza i to będzie tak naprawdę wszystko, co mogę zrobić. Kolejny papier do wyrzucenia. Karta jest naprawdę ciężka. Potężne dwa wentylatory. Wiem, że teraz karta ta na Allegro wchodzi po jakieś 600 zł, ale nie o to w tym chodzi. O. Mówię, ludzie. O, weszła karta bez problemu. Nie o to w tym chodzi. Tylko chodzi ogólnie o to, że ludzie nie doceniają tej karty w ogóle. Nie, więc ja czytam różne ten artykuły w internecie i tak jak niektórzy na temat tej karty się wypowiadają, to naprawdę trochę jedziecie po tej karcie niesamowicie, a grafika robi robotę jak trzeba. Po prostu uważam, że niektórzy ludzie nie powinni nawet mieć dostępu do takiej zaawansowanej grafiki, bo nie potrafią po prostu wykorzystać jej potencjału. Teraz ktoś powie, a może ty potrafisz, cwaniaku, i tak dalej. Tak, potrafię, bo używam w Linuxie oprogramowania GIMP do obróbki zdjęć, które potrzebuje mocy obliczeniowej, którą bierze między innymi właśnie z pamięci RAM, procesora. I właśnie dzięki temu mogę pracować. O! Ciemność tu mamy. Tak, panel boczny. Wiecie, jak tą wtyczkę jest trudno włożyć? A to nie chodzi o to, żeby na siłę ją wepchać, tylko chodzi o to, żeby ją właśnie gładko wepchać. Tutaj zobaczymy, wszystko się trzyma, pamięci RAM, wentylator. No i powiem szczerze, tak naprawdę komputer mamy już złożony. To jeszcze to tylko zrobię, to wezmę, przeczyszczę. Co jeszcze tylko powiem wam szczerze zrobię, to jeszcze wezmę, przeczyszczę tylko pędzelkiem wentylatory delikatnie i to będzie tak naprawdę wszystko, bo tu nie ma sensu czyścić tego nie wiadomo jak, bo sam komputer jest czysty bardzo, tutaj nie widzę, żebym musiał coś naprawdę robić. Chciałem po prostu wam pokazać, jak wygląda mój super komputer na Linuxie, z czym to się je, z czym to się dzieje, dlaczego tu jest Ubuntu, a nie na przykład Fedora. Na Ubuntu też się da grać, sterowniki też działają dobrze. To nie jest tak, jak niektórzy mówią, że o, na Linuxie nie da się grać, co ty człowieku pierdzielić i tak dalej. Da się grać. Na Linuxie da się grać. Dobra, mamy wszystko zmontowane, więc go stawiamy do pionu. Łapiemy za panel. Sobie tu złapię. Czekajcie, muszę sobie inaczej postawić. Coś jest ze złej. O, strony wypiął. No i mamy zespół wentylatorów. Ale to sobie odkładamy na tutaj. Zobaczcie, tutaj sobie skieruję w dół. O, zobaczcie, tu mamy takie siateczki. I te siateczki się czyści. W moim przypadku teraz się zasyfiły i to niesamowicie, ale mam na szczęście tutaj pędzel. O. I bierzemy. O. I czyścimy sobie każdą siateczkę z osobna. Tak, wiem, że niektórych ludzi ten materiał może bardzo nudzić. Nie, tam pokazuje jakieś tam czyszczenie i tak dalej. Mnie to nie obchodzi. Miał być super komputer, a jakiegoś rupiecia pokazał z 20
2021 roku, co to ty tam jest, jaki to jest superkomputer, ziemniak, i inni robią lepsze. Może i wiesz co, powiem ci przyjacielu, może i robią lepsze, może mają lepsze od mojego, ale to jest unikat na skalę Polski, powiem szczerze. Ten komputer na skalę Polski to jest unikatem po prostu, bo sam go robiłem osobiście. Jestem z tego dumny, bo założenie było w ogóle inne, że miał to być inny w ogóle komputer i tak dalej. A łapa, że jak już się nakręcam na coś, to się nakręcam na całego, więc został właśnie zaprojektowany ten superkomputer. I ja słowa nie cofam. Sam panel boczny jest masywny, sobie odłożę go tu na bok. No i mamy nasze piękne wentylatory. Tutaj to tylko wiecie co, sobie wezmę z grubsza. Mamy piękny zespół wentylatorów. No one mają, powiem wam szczerze, one mają wywalistą w kosmos prędkość obrotową, więc jak się dobrze komputer nagrzeje, to mi wpada w wibracje czasem, że niesamowicie wyje. Naprawdę czasem niesamowicie wyje. A teraz sobie z drugiej strony będę czyścił wiatraczki, każde śmigiełko. Tak, posłuchajcie, każde śmigiełko wiatraczka wentylatora, ale ja mogę mówić, wiatraczka się czyści. Teraz możecie sobie podziwiać, jaki piękny syf idzie z tego. Tak, te wiatraki nie były czyszczone jakiś rok, dwa czasu w ogóle. A. Wiecie, nie musicie ich hiper dokładnie czyścić, jak to pokazuje pan Dawid N20, czy pan na kanale Wideoblog Tech. Chodzi ogólnie o zachowanie względnej czystości w komputerze. O, żeby po prostu ten kurz i po prostu syf, jaki macie, żeby po prostu się go pozbyć i tyle. I nic, panowie i panie, więcej. Pozdrawiam, jeżeli to ogląda pan Dawid Nowak z serwisu WavePC, pan z serwisu Wideoblog Tech, pani z serwisu Sandra M by YouTube. Pozdrawiam, jeżeli to oglądacie. Ja zawsze robiłem tematykę Linuxa, gier na streamów. Filmów z gier już nie będzie na moim kanale, dlatego że się wycofuję na razie z tego, dopóki po prostu, powiem wam szczerze, nie kupię sobie komputera z Windowsem, żeby tego robić. Bo powiem wam szczerze, nie po to budowałem sobie swój komputer, żeby tak go obciążać, żeby on musiał tak, powiem szczerze, zapier papier, żeby nie dość, że samą grę utrzymywać, to jeszcze działa OBS. Wiem, że ma 32 GB RAM, ale no bez przesady, przecież nie będę żyłował podzespołów tylko po to, żebyście musieli zobaczyć sobie, jak ja sobie gram w Euro Trucka czy inną grę. Więc dlatego powiem wam szczerze, że ja się wycofuję z nagrywania gier i mam gdzieś co sobie kto na mój temat pomyśli, ja po prostu się wycofuję, bo ja nie zamierzam zarżnąć komputera z tego, z tak wieśniackiego powodu. O. No to już by było chamstwo według mnie. O, tu będzie najgorzej się dostać, widzę. O kurde. O, tu mamy kabelki. Ten kabelek sobie wciśniemy gdzieś. Czy ja mogę go wcisnąć? Chyba mogę. Dobra, niech on sobie, o tak będzie, bo jemu tak nic się nie stanie. Wiecie, do tego wiatraka to jest bardzo się ciężko dostać. Wentylator, wiatrak, mi to tam jeden obraca się, chłodzi, to jest
konstrukcja, która się kręci w jakimś celu w tym komputerze. Wiem, że niektórzy lubią poprawność w nazewnictwie, ja to rozumiem, ale po prostu czasem to aż mnie to męczy. Wiem, że ten film będzie długi, nudny, a on se tam jeździ pędzelkiem, sobie coś tam czyści. Wiem, że dla was to może być nudne, ale dla mnie nie jest nudne, bo jeżeli... Ale wkręt... Tak, gigant. Bo jeżeli to dobrze zrobię... O, tu na przykład będziecie mogli sobie zobaczyć. Bo ja wykręcę ten wentylator stąd. Już dawno go miałem wykręcić. Tak, śrubok. Wkrętaki do... Poczekajcie, do ilu? Z 2018 do 1200 V. Więc spory zakres mają działania. Kupiłem sobie taki zestaw jako elektryk hobbysta. Mówię, lepiej mieć i nie używać niż nie mieć. A raczej mieć i używać. No właśnie mi śrubka zginęła. Ale mam takich napęczki, więc sobie zaraz dosztukujemy którąś. Mam nadzieję, że wam się podobało. Nie, ja już powiem szczerze, że podjąłem już taką decyzję, że po prostu nie będę nagrywał filmów z gier na YouTube, bo już mi się to odechciało. Słuchajcie, filmów z ETS-a, czy z One Thundera, czy na przykład z My Little Pony, Zatoka, przygoda w Zatoce Grzyw jest od cholery. O. Ale on brudny. Jest.